Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. No i oto oczywiście Darkest Dungeon. Tak więc dzisiaj nadstał ten dzień, gdy wyruszamy na starcie z pomarszczoną babą Jagą. Szczerze nie wiem jak to wyjdzie, wiem, że będzie to spore wyzwanie, ale damy sobie może radę. Dla bezpieczeństwa biorę trochę krwi, bo jak widzicie mamy ze sobą flaglanta, który jest pod wpływem klątwy. Zresztą drogą jeszcze tak się prezentuje moje przygotowanie dzisiaj postaci. Więc tak, idziemy, miejmy nadzieję, że zwyciężymy. I no, tak swoją drogą jest to jeszcze pierwsze bodajże nagranie już po dosyć sporej zmianie ustawień moich na OBS-ie. W sumie tak można powiedzieć, że dopiero niedawno dowiedziałem się, jak konkretnie ustalić, poustawiać wszystko. No jeśli chodzi właśnie o wykorzystanie mojego overclockingu w, no, karcie graficznej, którą posiadam od jakiegoś czasu, więc ustawiłem teraz OBS, jest trochę też inaczej przygotowany. Działa na innym kodeku, inny bitrate, wszystko. Tak więc, no więc tu może nie będę gadał. Pomyślmy, czy jeszcze wziąć, dobra, wezmę tak za dwa klucze bez przesady. I cóż, to chyba tyle z tych wszystkich rzeczy. Nie, dobra, wezmę jeszcze po jednym takim. No i wyruszamy. Miejmy nadzieję, że drużyna nie padnie od tak po prostu. I had collected many rare and elusive volumes on ancient herbal properties and was set to enjoy several weeks immersed in comfortable study. My work was interrupted, however, by a singularly striking young woman who insisted on repeated calls to the house. No. A więc mam piękną Babę Jagę i jej garnek zagłady plus 10. There is method in the wild corruption here. It bears a form both wretched and malevolent. No. Tak więc w ten sposób się prezentuje też nasz gościu, jeśli chodzi o jego stan. Nie jest za dobrze. Ale jeszcze jest w pragnieniu, więc nie będę aż tak marnował. No i idziemy. Dosyć prostolinijne to wszystko, zgaduję, że wiedźma jest w tamtym miejscu. Ale dla bezpieczeństwa, powiem sobie szczerze, zajrzymy do wszystkich pokoi po drodze. Bo nóż widać, coś się tam znajdzie cennego. Jak już chociażby to wszystko. Super. Więcej krwi, 600 zł. Dobrze, dobrze, błazen, uniknąłeś. No, a nie ukrywam, to jest teraz bardzo konieczne, bo widzieliście, zostało mi 2000 po wszystkim. Okej. Okay. W sumie przynajmniej dostaliśmy za to informację o tym, co nas tu czeka. Nie było może jakoś szczególnie warto, chociaż dobra. W zamian za krew i 600 zł to nawet było warto. W sumie tak, jesteśmy na plusie krew i 450 chyba, bo tyle kosztuje serum, to 150 właśnie. Glittering gold, trinkets and baubles. Fajnie, fajnie, a teraz strona z dziennika. Dziennik oprycha Dariusa 4 na 6. Dzień 7. Posiekaliśmy się z jakimiś niefortunnymi ciurami. Raven nazwał ich okultystami. Byli zaciekli, lecz nie zdarni. Okej. Okay. Czyli kolejny fragment jakiejś takiej historii, która, powiedzmy sobie szczerze, może dużo nie zmienia. Victim to the spreading corruption. Tak, dwie pochodnie. No i idziemy. Myślę, żeby nie było, wiem, że bohaterowie nie są przygotowani do granic możliwości, ale wiecie, no złota mi brakowało i nie chciałem wydawać na byle co. Dobra, zobaczmy tutaj. 20 na krwawienie. Krwawienie mam o sile 4 punkty. A nie unicestwimy ich, ale można chociaż ich już mocno osłabić, więc niech i tak będzie. Co my mamy? A, szans na krwawienie. Dobra, to jeszcze tak. Ktoś mówi, że ten jeden może paść. W sumie mam dużo postaci, które na nim mogą się skupić. Okej. Okay. Zero. 10% ochrony jednak jest niezłe. Okej. Okay. No teraz w ten sposób. Dobra. Jeszcze nie poległ, ale już lada moment. No i flagelant, który się za bardzo nie boi. Teraz tak, jego oczywiście, jeśli można, to próbujmy ogłuszyć. W sumie mam chyba prawie 100% na to, tak? 120 na 25, więc 95 na to, że się uda. Nieźle. Dobra. On już nie groźny z tego, co widać. Nawet bije za zero, więc widzicie.
prostu genialnie wręcz, tak mogę powiedzieć. No jasne. Musieli zdążyć. Okej. Pragnienie. No wiem, że ten delikatny stres to będzie robiło, ale nie chcę nadużywać, powiedzmy, tej krwi. Zobaczmy. Ma 11. Tutaj mamy krwawienie o wartości 5. Dobra, może uda się go unicestwić nawet. Tak, kolejny martwy. W takim też wypadku w sumie musisz sobie obniżyć stres, kolego. Tak, jesteś najbardziej zestresowany ze wszystkich, więc no. Tutaj ogłuszenie, najprościej w świecie. I na spokojnie możemy już przechodzić przez całą bitwę. Tylko fajnie byłoby jeszcze jego go uleczyć. Ja. Proszę, o dziwo, nawet się nie rozkrwawił. Mimo jak widzicie, no minus 10% do odporności. Okej, okay. On jest ogłuszony, więc nic nie zrobi, to dalej się odstresował i to. Okej. Uderzaj. A nieźle, ogłuszyłem ogłuszonego. Okej, okay. No i bij zadzi. Dziękować. Super. Te rzeczy ze sobą wziąłem, że teraz w sumie już nawet... No co robić. Wealth beyond measure. Awarded to the brave and the foolhardy alike. Zacząłem się już nie był ukrywał nawet sporo problemów. Wziąłem tego tyle, że nie ma miejsca na nic tutaj, proszę. Akurat pamiątki muszę brać. Chyba tak to się nazywa, pamiątki. No mniejsza z tym, wiecie, po prostu to wszystko do ulepszania jednak. Rozwinięcie kowala czy gildii tanie nie jest. A jeszcze, żeby mieć to na tyle rozwinięte, żeby móc potem liczyć się z tym, że będzie dobrze. Wiecie, tanio i w ogóle, bo nie chciałbym przepłacać na tych wyższych. Czyli inaczej mówiąc, zmniejszyć też koszty, to jest jeszcze trudniej. I dobra, tym razem odpuszczę sobie ten pokój i mam nadzieję, że nie będę żałował. Okej, okay, bandaż, kolejna strona. Najczarniejszy z losów. 4 na 5. Co? Jeszcze czytałem nawet chyba kilka razy. Jak tu mamy pragnienie, dobra, to jeszcze nie trzeba. Nie biorę tego, nawet jeśli ma się pojawiać milionkrotnie, to nie chcę po prostu. Nie tym razem. Dobra, gościu. Przyspieszenie, czy... Dobra, obrażenia, co mi szkodzi. Dobrze. 3 i 3, okej, okay, martwe, martwe. No i prawie martwe. Dobra, wszyscy już padli. Nawet nie muszę się przejmować. Całkiem nieźle, powiem szczerze, jak na wyprawę, która wjedzie do końca wiedźmy. Czyli w teorii w sumie na postać, którą nie umiem pokonać. Tak dosyć łatwo, bo nie ukrywam, to jest właśnie taka... I... No taka sytuacja, że to jest jeden z bossów, których... pokonuję, a jednocześnie mam z nimi spore problemy, no jasne. Jeszcze się okaże, że za mało krwi przyniosłem. Szybko ten stres się roznosi, dobra. Tylko wampir niestety, ale okej. Okay. Nie zmienia to faktu, że trzeba ich atakować. Jakby to nie było, trzeba się ich pozbyć czym prędzej. Bo to jest nasza jedna nadzieja na to, żeby sobie poradzić. Okej. Okay. Ten jest martwy, ten no, niestety nie. Ma 9, na sobie ma 6. Okej, okay, to pomóż. Po sprawie. I w sumie tak naprawdę pozostały tylko komary. Groźne bestie, a jednocześnie takie, powiedzmy... No człowiek się aż tak nimi nie przejmuje. Najlepsze co one mogą zrobić to mocny stres. W sumie tyle. No owszem, poza tym, że też roznoszą klątwę. Ale no, jak mówiłem, klątwa nie jest teraz wielkim problemem. Czy jak on ma odporność?
75% na krwawienie, mimo faktu, że ma 10% obniżone ze względu na swoją chorobę. Dobra, nieźle. Będę doczekał, po prostu wyeliminuję jednego komara. No i przyspieszę wszystkich przed starciem z drugim. No oczywiście, musiał być pierwszy. I znowu za krytykę. Coś tu jest już mocny i tak, moim zdaniem. Jedynie krew może przywrócić mi siłę. Super. I odmówił leczenia. Okej. Okay. W sumie nie okej, okay, ale jednak... No nie jest za dobrze. Najprościej w świecie. Zaraz trzeba będzie mu dać krew. Po prostu, bo inaczej nie wytrzymiem z tym gościem. Ale dobra, to jeszcze nie teraz. Jeszcze na szczęście jest o tyle. Dobre. Mogę nie wyrzucać tych onyksów. Dobra, trudno, woda święcona, papa. I teraz tak, gwizdek już mam, ale jest więcej wart niż onyx, natomiast onyxy można zbierać. Ja nie lubię takich sytuacji jak ta. Ja muszę decydować, dobra, tu znajdziemy w ciemnościach. Zobaczmy, co my tu mamy, bitwa, okej. Okay. Przed tą bitwą już dam mu krew, niech będzie. Kolejna notatka, nieźle. Podeptany dziennik 4-4. Stałem się zemstą. Wszyscy okultyści poczują maczugę, a rozbójnicy będą się trząść, słysząc, jak grzmię. Mam przewagę liczebną, to prawda. Jestem wygłodzony i na wpół obłąkany. Ale dopóki me serce wciąż bije, będę maszerował dalej. Sprowadzę piekielne katusze na tych, którzy chcą splądrować mą posiadłość. Nadchodzą. Gaszę pochodnie. Nie boję się ciemności. To mój dom. Biada tym, którzy przybyli tutaj bez zaproszenia. Dziwna sprawa. Ale okej. Okay. Niech będzie. Super. Dostajesz krew. Ciesz się. Jesteś w żądzy krwi teraz przez jakiś czas. Dobra. Zobaczmy, jak wyjdzie. Może nie ukrywam, nie trzeba było tego jeszcze robić, ale... I tak będzie nawet bezpieczniej. Przynajmniej nie dostanę nagle stadium na skraju śmierci. Tak po prostu, czy coś. Dobra. Papełki wyeliminowane, czyli tylko jeden tak naprawdę może coś tam zrobić. Nope. Jednak wszystkich się pozbyliśmy na tyle szybko, że nie powinno być żadnych, nawet najmniejszych problemów. Dobra. Jakoś to idzie. I pełno wszystkiego. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Dobrze. Mam pustego pokoja, po którym może nadejść w sumie już zaraz spotkanie z wiedźmą. Okej. Okay. Przy okazji zobaczymy może, jakie mam tutaj zdolności. Usunięcie choroba. No nie da to za dużo. Obniża stres o 50, chyba nawet z tego skorzystam, tylko ile to wymagało czasu? 3, nie pamiętam ile jest, co prawda. Dobra, patrunek, czy nic takiego szczególnego. Hamowanie gniewu. Okej. Okay. Nie wiem, czy skorzystam. Zdecydowanie. Tutaj mamy, nie ma róży bez kolców. Okej, okay, oczywiście. Z tego może skorzystamy też. No, a u niego... Nie ma niczego, co jest na tyle dobre, że tam bez żadnych kar, żeby korzystać, tak szczerze. Dobra. Wrogowie są zaskoczeni, czyli mamy przewagę. Krew dla wszystkich, co? Zaatakował sojusznika. Nie jest to problematyczne, czy coś jakoś szczególnie, no ale jednak serio sojusznika. I kolego, w sumie... Dość tu.
Okej. I teraz na sierp dokończy roboty. Kolejny wróg już nie grozi całkowicie. Tutaj mamy... osłabić jeszcze bardziej, czy ogłuszyć jednego z nich? Dobra, ogłuszę. Będzie to jest chyba... Będzie to jest chyba... tak. Powtarzam się, ale dobra. Jest to chyba lepsze rozwiązanie. Tak więc... uderzaj, ja się niczego nie boję. Tego drugiego zostawię wszystkim, którzy nie mogą być w pierwszej linii. Inaczej mówiąc, spróbuję go ruszyć drugi raz. Niska szansa, ale jest. Niestety. Na 8, 3, dobra. Bijemy tutaj oczywiście, 7. Okej, okay, martwy. Czyli teraz sierpa dziada. Też martwy, nieźle. Uuu, leczenie za 21. No nieźle, nieźle. Powiem szczerze, ten leń się sprawdza dosyć dobrze. Nie jest nawet zbyt leniwy. Zresztą nie może jest leniwy i dlatego też robi tak porządne leczenie. Okej, przesiąknięte krwią strony, wyrwane z dziennika 2 na 6. Moje obawy się potwierdziły. Gdy tylko nasze pochodnie zostały przypadkiem spryskane morską wodą, wpadliśmy w zasadzkę. Dziwne istoty, ni to ryby, ni to ludzie, zaatakowały nas pośród... a dobra, pod osłoną ciemności. Smoła na końcu pochodni szybko się zapaliła, pozwalając mi dojrzeć pokryte łuskami kończyny, trzymające prymitywny oręż. Śniący z... i pokryty łuskiem, tak kolcami, się ze mną tak... nie byłem w stanie stawić nam czoła, gdy pochodnia zapłynęła ponownie. Niestety. Jedna z nich ugryzła mnie w szyję, zanim wyprułem jej wątpię. Rana piecze i dziwnie swędzi. Nasz medyk kazał mi pilnować, żeby była czysta i opatrzona. Okej. Okay. Szczerze, ja się nie nadaję do czytania takich rzeczy na wizji. Zawsze jak czytam na głos i jestem na wizji, to się trochę plączę. Nie wiem czemu. Dobra, mniejsza z tym. Odbywam tą walkę, idziemy w to miejsce i już robimy odpoczynek przed wiedźmą. Prawdopodobnie. No szczerze, zawiodłem się. Mam zdecydowanie za dużo żywności. Ale nie ukrywam, spodziewałem się, że... no, jednak będzie trochę ciężej ze zdobyciem jej tutaj, czy coś. Że będzie to w sumie większe, patrzę na to, że jest to średnia. Nawet mały z podobnej długości. Dobra, podlecz trochę jego. Za zero, serio. No i zawiodłem się. No i niestety, pająki wszystkie mogą się ruszyć teraz. Okej. Okay. Tak nie jest źle. Wyeliminujmy przynajmniej tego jednego beboka. No i w sumie tym razem nieważne co zrobimy, i tak już wygraliśmy. Dobrze. Seize this momentum. Push on to the task's end. I teraz w sumie jest najgorszy element. Dobra, trudno, pozbywamy się kluczy. Będę żałował pewnie, ale niech będzie. Dobra. Darkness closes in, haunting the hearts of men. Było warto. Zdecydowanie było warto. Pewnie będą już przez to same problemy, czy coś, ale dobra. Tyle, mój drogi gościu, zajmie się... nie wiem, czy tą dwójką, czy tym... nie no, chyba nim lepiej. Dobra. No i oczywiście, tutaj nie ma nic innego niż... brać oczywiście te ataki, które atakują pierwsze, drugie... czy w sumie drugie, trzecie, tak dalej, wiecie. No proszę, nawet udało się jednego wyeliminować. Super. Nie, spodziewam się, że będzie gorzej. Okej. 21, dostanę teraz 11. Okej, dobra, martwy. Nawet nie ma co myśleć o tym dłużej. Po prostu udało się go unicestwić. No i niestety drugi strzał. 0. I ten jeden pierścień coś mi mówi, że naprawdę może odmienić losy wszystkiego. Ty gościu się uzdrów, bo to i tak bez różnicy większej. Tutaj oczywiście trzeba w ten sposób, bo inaczej nie da rady. I wszyscy padli, więc tak.
delikatne odstresowanie dla niego. I co? Kto jest najbardziej ranny? W sumie ty sam jesteś najbardziej, to się trochę podlecz. Okej. Wygraliśmy. Ponownie. A, trumle. Jeszcze tylko pamiętam, co się robi z tymi trumlami, byłoby fajnie. Ale spokojnie, prawdopodobnie wcześniej czy później odnajdziemy. Czuję, że żyję i sam zadkował. Dobrze. A mi nie obrażeń. Nie, no kamień obrażeń nie można przegapić. Te cytryny już swoją drogą, no ale kamień obrażeń. Nie, no jego muszę wziąć, tylko chyba nie będzie kosztem tego. Zobaczmy, co mamy tutaj. Bierzemy po piersia. Bądź po piersie, nawet jeśli nie wykorzystam bezpośrednio, są chyba najlepszym źródłem wymiany. Wiecie, na zasadzie chcecie wziąć jakieś, dajmy na to, akty, portrety, cokolwiek. Wymieńcie to za po piersie, bo poza ulepszeniem tych poszczególnych kilku miejsc, które nie są jakoś super potrzebne. Na czwarta, mój drogi, trendowaty. Jezu, jakie trendowaty. Abominacje, czy tam jakieś wstręcie? Chyba wstręcie nazwą oryginalnie teraz. Abominacje, dobra. Bierzemy co oczywiście, kto ma najwięcej na pułapkę. 60, 70, o! Aż błazen na 90. No to ciekawe. Dobra. I to zobaczmy, jak będzie, czy jest zwiat, czy nie. Nie ma, ale dobra. Ryzykujemy tak czy siak. Gathered close in tenuous firelight and uneasy companionship. Dobra. Ile ma? 31, okej. Czasu zostało nam 7, czyli tutaj mamy 3. Tutaj mamy 3 i jeszcze jeden zostanie, ale dobra, jest idealnie. Tak, wiem, że przegapię gigatki, ale no nie chcę po prostu się tym zajmować za bardzo. Ej, dobra! W ten to sposób właśnie znowu udało nam się przygotować wszystko. Większy wysiłek, co z tego, że to już jest końcówka. As the light gains purchase, spirits are lifted. And purpose is made clear. Pochodnie. Wezmę, może się jeszcze przyda, żeby podbić to trochę, jak będziemy walczyć z sam w sobie. Jak to się nazywało? No, wiedźmą. Dobra. Klątwa już zeszła z rządzy Kwina. Zwykły status. Oczywiście, że nie mam kluczy. Czemu miałbym je ze sobą targać? Niemniej jednak, raczej to nie będzie problemem. Nawet jeśli tego nie otworzymy, czy coś, to... Nic takiego. I... Niestety przeżyję. Ten jest martwy. No, nawet, powiem szczerze, jest nawet w... No, dobrze. Serio? On się ruszył po nim. No, dosyć niespodziewane, powiem wam szczerze. A mimo to i tak... Proszę, zdarzyło się. W okazji nie będę ukrywał, nie spodziewałem się, że ta drużyna tak dobrze się spisze póki co. Oczywiście wiem, że największy sprawdzian jeszcze przed nami, czytajcie. Starcie z... w sumie... jak to jej było? No, z Babniagą. Ale czy ja wiem? Skoro jak na razie... Prawie non-stop, podkreślam, prawie non-stop. Nasza drużyna jest w takim stanie. Niczego, żeby to był problem. Też nie ukrywam, mocno zawiodłem się na tym podejściu. Wziąłem z sobą tyle tego. Licząc na to, że będzie pełno tych akcesoriów do zbierania, coś, a tutaj nope, nie dostaniesz. I takie się zmarnowało. Ja wiem, że mogą to wyrzucać wcześniej, no ale
czułem, że może jeszcze coś. I w sumie w tym momencie jeszcze może spotkamy, chociaż został tak de facto ostatni korytarz coś. Mało prawdopodobne. No ale w sumie jak miało być czy nie być to... Jak to mawia pewien polski klasyk już wręcz... Niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. Więc zobaczymy jak to będzie. Strona z dziennika. Dobra, dziennik oprycha 3/6. Dzień 6. Po opuszczeniu osady zaczął w nas narastać przeciwny lęk. Odczuwaliśmy go wszyscy, byliśmy... Ciekawe. Nie, już to chyba było. Tak, chciałem czytać, ale... To jest powtórka, dobra. Bierzemy co? I czy jest coś jeszcze, co tak warto byłoby wymienić? Sporo ryzyko, ale niech będzie, że prowiant wymienię. I czy mamy tutaj coś takiego? O proszę. Herby. Herby w zamian za co? Nie. Nie biorę herbów. Może będę żałował, może nie, ale nie biorę po prostu. Idziemy. Oczywiście. Nic. Jakbym inaczej mógł się spodziewać, że dostanę coś więcej. Okej. Ty, gościu, nie jesteś w pełni zdrowy i to w sumie tyle. Do widzenia. Ale mocno przesadziłem z tym wszystkim. No jasne. No zobaczcie sobie, ten kociołek jest prawie niezniszczalny. Ale dobra, mniejsza z tym. Naszym celem nie jest garnek, tylko wiedźma. Jeśli szybko pozbędziemy, to może nawet nie będzie aż tak źle. Okej, czyli mogę tylko i wyłącznie tym atakiem rzucić. No cóż. Tak nie jest źle. Do gara. No oczywiście. To nie powinno być wielkim problemem. Powiem szczerze, serio. Albo mnie się tak tylko wydaje się, albo i tak szybko go uwolnimy, co nie będzie problemem. Co? W sumie on tylko będzie mógł się teraz rozgrzeszać i pomyślałem trochę o tym. Najprościej w świecie nie wziąłem umiejętności bestii ulepszonych, ale spokojnie, tak to raczej nie będzie nic takiego koniecznego. No chyba, że trzeba będzie, to wtedy się to zrobi. Nie, odgrzeszę, nie. Dobra, halo kultysta. Okej. Okay. Ile mogę zadać garnkowi? 2, 3. Nie, niestety. Tylko łazem będzie się tym zajmował, tutaj lepiej już, moim zdaniem. O, wiedźma już umrze. Słownie w tej rundzie wiedźma jest już martwa. A garnek oczywiście przeżył na jednym chyba. Dobra. Nawet nie ma co. Jeśli będzie wrót śmierci, tak, wiedźma przy swoich atakach zginie. O, teraz. Nieźle. No nareszcie. Powiem wam szczerze, jest nieźle. Zrobiliśmy rzeczy, których... Nie ukrywam, nie spodziewałbym się. Czuję się, wiecie, to co teraz właśnie trzymam tutaj, czyli... No to coś dla badaczki zarazy, a mimo to się udało. Więc wracamy do osady. I... Mamy w sumie... Zwrot kosztów, mniej więcej. Parę przydatnych rzeczy. Dużo akcesoriów. Choroby. No super. Mogło być gorzej. Dobry refleks.
Dobrego refleksa trzeba będzie mu uwiecznić, wiecie co? No, po prostu nie ma co ryzykować. I can still see their angry faces as they stormed the manor. But I was dead before they found me. And the letter was on its way. No cóż. Zaczyna się. Tylko tyle mogę wam powiedzieć. Zaczyna się. Zanim jeszcze pójdziemy na jakieś inne rzeczy, muszę tylko właśnie uwiecznić dobry refleks. Strasznie kosztowne. Ale no dobra, może zanim jeszcze to, to weźmy wszystkie błyskotki, ściągnijmy. Posegregujmy, posortujmy. Zobaczmy, co nas czeka. I w zależności od tego zdecydujemy, co dalej. Więc dobra. Prawdopodobnie trzeba będzie pójść na tą wyprawę. Jeśli chcę wysłać kogoś teraz na... powiedzmy... właśnie na... leczenie. Nie będziemy mieli dużo pieniędzy, więc niestety trzeba będzie. Ale trudno się mówi. Trzeba to zrobić. Dobra. Tak więc to przygotowane. Więc w sumie nie ma co mówić. Wszystko zobaczymy już w następnych epizodach. Towarzysze, których możemy wynająć, nie są jakoś szczególnie potężni, ale proszę, widzicie co? Oznacza to tylko tyle, że mogę teraz z czystym sumieniem zrobić to. A sharper sword, a stronger shield, anything to prolong a soldier's life. Właśnie o tym mówiłem. Tak więc jeszcze teraz tylko bierzemy tak. I kolejna obniżka. Fan the flames, mold the metal. We are raising an army. Patrz wam, że na przykładzie właśnie jej. 1225. Wcześniej było 1750. Tak więc widzicie. Opłaciło się. Przejdźmy jeszcze może do gildii. Której swoją drogą, może potem to żałowo tego, że miałem te popiersia, ale też wezmę chociaż kilka obniżeń cenowych. Every creature has a weakness. The wise hero trains for what he will face. Dobra, potrzebuję jeszcze 14, czyli musiałbym wydać ile? 10, dobra. Some may fall, but their knowledge lives on. Tak więc zrobiliśmy wszystko, co trzeba było. No i ja wam dziękuję. To by było tyle. No i trzymajcie się. Ej, ej.